W nowy rok były życzenia, był szampan, były plany. A pierwszy dzień mojej pracy okazał się koszmarem. Pierwszy dzień pracy 2015 roku. Odpalam komputer rano. Złe wieści. Problem z pracownikami. Sytuacja, którą miałam już hipotetycznie załatwioną, okazała się, że nie jest do końca załatwiona, że mamy duży problem w zespole. Myślę sobie, dam radę, to niczym nie świadczy, trzeba to załatwić. Jadę do salonu, ponieważ planowałam odwiedzić moje salony. Pierwszy odwiedzony salon, zła informacja, system informatyczny nie działa tak, jak powinien działać. Jest duży problem, myślę sobie, Iza, spokojnie, to wszystko się da odkręcić. Wsiadam do samochodu, odbieram telefon, koleżanka z biura dzwoni, mówi, Iza, mamy ogromny problem, kontrakt, który negocjowałyśmy przez miesiąc, dwa, wywrócił się. Nie będzie współpracy, musimy zacząć szukać kooperanta od początku. Wszystko mi się rozjechało. Nie tak miało być, nie tak planowałam, nie tak zakładałam, że będzie wyglądał mój pierwszy dzień pracy w nowym roku. I co chciałam zrobić? Jak klasyczna kobieta chciałam się po prostu rozryczeć. Mówię, nie, to się nie mogło mi przydarzyć. Myślę sobie spokojnie, wszystko dzieje się po coś. I to też działo się po coś. Żebyś zauważyła rzeczy, które albo źle zorganizowałaś, albo pewnych problemów nie zauważyłaś, a może pewna firma, z którą chciałaś współpracować, po prostu nie jest dla Ciebie. I to Wam chciałam dzisiaj przekazać. Chciałam Wam powiedzieć, że pewne rzeczy, które się dzieją u nas w życiu, które no, nie za bardzo planowaliśmy, bo są one niekorzystne w tej chwili dla nas, dają nam jakąś informację, te sytuacje dają nam jakąś informację, wskazują na jakieś może inne rozwiązania, bo wszystko w życiu dzieje się po coś. Po to, żebyś zauważyła jakiś problem, po to, żebyś może bardziej skupiła się na pewnym aspekcie w swoim biznesie, w życiu prywatnym, a może dotyczyć to Twojego zdrowia. Może Twój organizm wysyła Ci sygnały, zwolnij. Nasza firma to jest jak organizm. Wysyła pewne sygnały, które powinnaś nauczyć się odczytywać. Coś działa, coś nie działa, coś trzeba poprawić. Ale najważniejsze jest, żeby nie zajmować się rzeczami, na które nie mamy wpływu. Stało się, co ja mogę z tym zrobić? Analizujcie, dziewczyny, i podejmujcie konstruktywne decyzje, wyciągajcie wnioski, bo to jest ważne. Nie popadajcie w skrajności, w nasze tak no, babskie emocje. I nie uciekajmy jak facet od stresu. Stres wywołuje u nas emocje i to jest naturalne, my o tym wiemy. Jak już wiemy, to możemy coś z tym zrobić, możemy to kontrolować. Ja też się tego uczyłam, więc przy stresie, przy jakiejś stresującej sytuacji staram się zawsze powiedzieć, to nie było dla mnie, widocznie tak musiało być, jest to jakiś sygnał, żeby coś zmienić. Wy wiecie i ja wiem, że życie nie zawsze jest kolorowe, ale co z tym zrobicie, to tylko zależy od Was. Albo płaczemy, albo bierzemy się do roboty.